Wojna pruska toczyła się w latach 1519-1521 pomiędzy Polakami a Krzyżakami. W dniu 10 kwietnia 1520 roku Gdańszczanie usiłowali zablokować Cieśninę Piławską, przez którą do Prus mogły dostawać się oddziały naszego wroga. Niestety Polacy nie zdołali dopłynąć na planowane miejsce zatopienia statków i operacja zakończyła się niepowodzeniem. Krzyżacy zatopili polskie jednostki, używając dział ustawionych na brzegu Mierzei Wiślanej. Celem działań miało być uniemożliwienie dotarcia posiłków z Rzeszy czy Danii.